Teraz Sanocki Szpital. Mija rok, od kiedy zamknięto tam oddział ginekologiczno-położniczy i noworodkowy. Mieszkanki miasta i całego powiatu narzekają na problem. Dyrektor szpitala odpowiada, że widzi dyskomfort. Starosta wie, że lekarzy nie ma, a specjalistyczny sprzęt dla noworodków już trafił do Rzeszowa. Zamknięcie oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego to potężny problem. Powiat Sanocki ma blisko 100 tysięcy mieszkańców. Oczywiście, że powinien być. Dlatego, że to jest duże miasto, nie wyobrażam sobie, ja już dzieci rodzić nie będę, ale myślę, że dużo jest młodych matek, które powinny mieć gdzie urodzić, a nie jeździć 15 czy 20 kilometrów na porodówkę. To jest trochę bez sensu. Moim zdaniem to nie jest normalne, ponieważ dziewczyny, które po prostu są z okolic, z Sanoka, no muszą, no jak to powiem, jeździć po obcych wioskach, prawda? Czy tam Brzozów, czy cokolwiek. No moim zdaniem powinno to inaczej wyglądać, bo też jestem sama, też przechodziłam to, ale jeszcze się załapałam na ostatnią chwilę na Sanok. Wszyscy mają nadzieję, że to tylko przejściowa sytuacja i że oddział ginekologiczno-położniczy i noworodkowy znowu będą działały w sanockim szpitalu. Niestety po prawie rocznej przerwie to niemożliwe do przeprowadzenia od zaraz. Dyrekcji szpitala nie udało się zebrać kompletu niezbędnej kadry lekarskiej. Na dodatek oddział został skreślony z rejestru przez wojewodę. To wynika z przepisów, gdy oddział nie pracuje dłużej niż 6 miesięcy. Staramy się tutaj zabezpieczyć potrzeby pacjentek poprzez funkcjonowanie poradni położniczo-ginekologicznych na terenie miasta Sanoka. Statystycznie rzecz ujmując, praktycznie co drugie dziecko i tak rodziło się poza szpitalem sanockim. Zdajemy sobie sprawę, że to jest pewien dyskomfort dla tych pań, które chciałyby jednak rodzić w szpitalu sanockim. Tak wyglądał oddział, gdy już nie przyjmował pacjentek, ale był gotowy do podjęcia pracy. Teraz część sprzętu została przeniesiona na inne oddziały szpitala, a ten od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazano do Szpitala Klinicznego nr 2 w Rzeszowie. Mimo to, zdaniem starosty powiatu sanockiego, ciągle możliwe jest ponowne uruchomienie oddziału. Musimy spełnić wiele wymogów prawnych. Jeżeli oczekiwania mieszkańców będą takie, jak i obecnie, ja myślę, że będą takie, a my będziemy mieć możliwość w nowym rozdaniu, jak będzie działać pod nową ustawą szpital, to będziemy to odtwarzać. Ale to może być przełożone nie na miesiące, ale nawet i na lata. Na razie pomieszczenia po ginekologii, położnictwie i noworodkach będą zagospodarowane przez inne oddziały, na których teraz z powodu ciasnoty chorzy leżą nawet na korytarzach.